Witajcie. Joanna Hołej z tej strony. Słuchajcie, chcę Wam powiedzieć dzisiaj o trochę o organizacji życia samotnej matki. Chyba nie widziałam takiego filmu w życiu w internecie. I zawsze się zastanawiałam, jak to się robi. Dobrze. Ale chyba nie ma jednego dobrze. Pokażę po prostu, jak ja to robię. I nie uważam siebie za super, super zorganizowaną. Ale myślę, że wiele rzeczy mam ogarniętych. Ja funkcjonuję w ten sposób. Jestem samotną matką, mam dwoje dzieci, jedno dwuletnie, drugie dziewięcioletnie, mam edukację domową i ja pracuję w domu. Podstawa mojej organizacji w roku szkolnym jest taka, że ja robię grafik. I teraz ten grafik to jest tutaj. To jest ten grafik. Jest dokładnie tutaj powiedziane poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela. Z godzinami, co pół godziny jest rozpisane. I oczywiście to nie jest tak, że funkcjonujemy pyk z budzikiem jak gdyby i co do minuty. Nie, aczkolwiek staram się trzymać tego, ponieważ żeby nie robiły się jakieś maksymalne obsuwy, bo ja pracuję w domu, a to jest tak samo, jakbym wychodziła na zewnątrz do pracy. Muszę o pewnej godzinie z kimś zrobić zajęcia. Tak? To się nie może całkowicie przesuwać. Nie lubię też, jak wypadają jakieś zajęcia Mikołajka, ale czasami tak jest i wtedy po prostu oddaję jemu pałeczkę, to on musi sam sobie z czymś tam poradzić, albo robimy to wieczorem. Tak. Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek. To się dzieje. To są godziny pracy, to są dni pracujące. I tu przede wszystkim jest praca. Ja tutaj mam wpisane oczywiście posiłki o konkretnych godzinach, o 8 śniadanie, o 13 obiad. Jest również podwieczorek o 16 gdzieś tam, ale nawet nie rozkładamy wtedy stołu. I o 19 jest kolacja. I są inne stałe punkty, czyli na przykład rezerwuję sobie czas dla siebie. Ja o czasie dla siebie samotnej matki też gdzieś powiem, ale na przykład o 12 staram się ćwiczyć jogę, nie zawsze to wychodzi, wtorek i piątek mnie nie ma, bo jadę gdzie indziej robić lekcje, więc tej jogi nie ćwiczę. To później, kochanie, zrobimy. A wieczorem jest kolacja, jest wcześniej jeszcze spacer, mycie i czytanie dzieciom i to też jest bardzo ważne. Tak wygląda nasz grafik, natomiast no, posiłki siłą rzeczy muszą być zminimalizowane, znaczy jakby ograniczone do minimum, jest mało czasu, więc najdłuższy posiłek, jaki ja wykonuję w ciągu tygodnia, to chyba są naleśniki w czwartek, natomiast wszystkie inne posiłki ja po prostu odgrzewam. Odgrzewam z zawykowanych słoików. Czasami zdarza się, że po prostu kupuję coś gotowego albo mam coś zabrążone, na przykład pierogi. W każdym razie to musi być coś na zasadzie szybkiego odgrzania, zrobienia kuskusu albo ugotowania klusek albo kaszy i do tego jest jakiś gotowy sos albo zupa. Natomiast rano i wieczorem właściwie jemy klasycznie jajka, parówki, ale to są szybkie posiłki. Są szybkie posiłki. Ja nie gotuję wielkich obiadów w tygodniu. Po prostu. Jeżeli wyjeżdżamy gdzieś i na przykład mam pół dnia albo prawie cały dzień, tak jak w edukacji przygodowej, czyli w innej lokalizacji ja prowadzę zajęcia i jestem tam na obiedzie, no to na przykład jednemu dziecku płacę za obiad, ale dla mnie każdy grosz jest cenny tak naprawdę, więc dla siebie i dla młodszego dziecka ja przywożę po prostu zupę i herbatę, i jelbę dla siebie i wszystko co trzeba, tak, po prostu. Jeżeli chodzi natomiast, dzisiaj jest sobota, czyli weekend. Spójrzmy na weekend. Jeżeli chodzi o weekend, to weekend, no poza tym, że jakby jest ta gra językowa oczywiście i są kreatywne zajęcia, weekend to jest... Cicho, kochanie. Weekend to jest... Weekend to jest plastyka. Dzisiaj one robiliśmy plastykę, po prostu dzieci się bawiły. A jest również
Ale właśnie, weekend to jest również czas, kiedy wychodzimy gdzieś dłużej na spacer. Ale również jest to czas sprzątania. Co to znaczy sprzątanie? Dla mnie weekendowe sprzątanie to jest tak. Przede wszystkim robienie prania. Zazwyczaj wychodzi 2 albo 3 prania. Pościel, na dobrą sprawę, pościel piorę raz w miesiącu, czasami częściej, jeżeli trzeba. Natomiast klasycznie piorę ciuchy, ręczniki raz w tygodniu, zawsze w sobotę albo w niedzielę. Robię hurtem te prania jednego dnia, potem wszystko rozwieszam, zawsze wszystko wieszam na zewnątrz, nie lubię prania stojącego wewnątrz, nawet zimą rozwieszam na zewnątrz, jak przeschnie albo się zmrozi, to wtedy na noc wstawiam i ono szybko jest suche. Sprzątanie w weekend, w sobotę albo w niedzielę, tylko i wyłącznie. Zazwyczaj to jest skumulowane, jednego dnia jest dzień sprzątania, prania, sprzątania, gotowania, albo rozciąga się na 2 dni. Sprzątanie to jest po prostu odkurzanie podłóg, wyniesienie wszystkich dywaników, najpierw wyniesienie oczywiście, potem odkurzanie. Na przykład tutaj ja mam taki system, że dzieci uczę na podłodze, bo zauważyłam, że to bardzo zmniejsza stres i jakby nie ma takiej opcji, że to jest szkolne nauczanie. Dlatego mam tutaj zawsze zestaw poduszek, tak po arabsku siedzimy. Ale te materace i poduszki zawsze lądują podczas sprzątania na zewnątrz, nawet zimą. Tutaj zwykle nie ma śniegu, bo ja mam zadaszony, w pewnym sensie mam balkon nad sobą, więc po prostu te poduszki tu lądują. Jeżeli nie, to tak jakby bardziej w progu, jeżeli faktycznie pada bardzo deszcz, albo czekam na pogodę w sobotę albo w niedzielę, zwykle się to zdarza. W każdym razie tak robię, żeby one oczywiście nie zamokły, ale żeby były trochę na zewnątrz. Zdejmuję wszystko, odkurzam, myję podłogi i składam suche pranie. I też to zwykle robię w weekend, także ten weekend często jest obarczony dużym sprzątaniem. Jeżeli gdzieś tam tego nie zrobię, to mi to zostaje gdzieś w tygodniu i wtedy jest to uciążliwe. Czasami trafiają się dodatkowe jakieś rzeczy, typu na przykład ścieranie bułki. No i to często trwa długo. Tutaj 3. dzień ta bułka leży, no ale to jakby był piątek, dzisiaj sobota, nie no, 2. dzień. I teraz już staramy się zetrzeć. Staram się, ja przecież, bo nikt inny tego nie zrobi, zetrzeć. Znaczy właściwie zmielić tą bułkę tutaj. Z innych rzeczy oczywiście gotowanie. Gotowanie, czyli zawsze gotuję przynajmniej 2 posiłki na cały tydzień, czyli gotuję zupę w takim dużym garze. Kiedyś gotowałam jeszcze kaszki, ale dzieci już wyrosły z tego i czasami teraz gotuję jeszcze owsiankę taką na wodzie dla siebie, ale generalnie w takim bardzo dużym garnku, w takim gotuję zawsze jedną wielką zupę. Jemy minimum mięsa, więc zupa jest na mięsie głównie. I w drugim tak samo dużym garnku na nastroje gotuję duszeninę jakąś, czyli takie no, mięso w sosie jakby, żeby to po prostu był sos mięsny albo warzywny. Czasami latem to po prostu tego mięsa jest naprawdę mało. I potem to wekuję, znaczy wekuję, wlewam gorące do słoików. Wlewam gorące do słoików i zakrywam. I odkręcam słoik i on stoi przez jakiś czas, no krótko, no nie wiem, pół godziny powiedzmy. Potem przekręcam, jak wystygnie, wstawiam do lodówki. I w ten sposób mamy praktycznie na cały tydzień zupę. Nie. Tak, na cały tydzień mamy zupę i mamy jakiś sos. I tylko potem zmieniają się, mam tutaj... Tak, to bułka. A tutaj mam, trzymam kluski albo jakąś kaszę. Zwykle to jest kasza gryczana, kasza jaglana, kuskus, kluski ciemne najczęściej. Jasne kluski właściwie do zupy głównie. Często jest tak, że my tej zupy
miast nie zjadamy i się potem okazuje, że są dwie zupy w ciągu tygodnia. Dodatkowo robię naleśniki, często jeszcze gdzieś tam kupuję od znajomych albo od jakiejś pani, która robi pierogi, więc jest też pierogowe danie w ciągu tygodnia. A ponieważ no, my jesteśmy, no, ja mam jednak małe dzieci dosyć, a moje starsze dziecko jest alergikiem i on bardzo kiepsko je. I je mało, niestety. Ja jem sporo, ale też nie ogromnie dużo, to nam to po prostu wystarcza. Te 3-4 słoiki zawekowane zupy i 4 słoiki zawekowane tej duszeniny, nawet może nie 3 tej duszeniny. Zupełnie nam to wystarczy na cały tydzień, plus te dodatkowe dania, tak? Kupuję chleb, zwykle taki cały duży bochenek chleba. Chleba na zakwasie, chleba pszenno-żytniego, taki duży, naprawdę duży bochenek, który nam starcza praktycznie na tydzień. I metodą pani Cisielskiej, ja teraz ten chleb po prostu za każdym razem odgrzewam, czy robię tu grzanki. Robię też takie grzanki w tym. W każdym razie to jest chleb dosyć taki zawsze podgrzany albo podsuszony. Nie jemy bardzo świeżego chleba, on nie jest zbyt, on jest ciężkostrawny po prostu. To tak, jeżeli chodzi o organizację. Co jeszcze? Aha, pewnych rzeczy zdecydowanie po prostu nie robię. To było właściwie kwestia takiej decyzji. I ja oczywiście tutaj się różnię być może od wielu kobiet. Ale ja w pewnym momencie zauważyłam, że w pierwszym związku to zauważyłam, że ja po prostu nie mogę być idealną panią domu. Usiądę i pogadam z wami prosto w twarz, znaczy on was. Nie da się być. Nawet jak byłam mamą jednego dziecka i siedziałam w domu, próbowałam wtedy być idealną panią domu, idealną matką, idealną żoną czy partnerką, a jednocześnie realizować swoje pasje, czyli pisanie, blogi, próby wydawania wierszy. Zawsze tej działalności mojej było bardzo dużo i dodatkowo zawsze udzielałam się na zewnątrz, pomagałam innym ludziom, czy próbowałam się z nimi spotykać i tak dalej. Tak się nie da. Wszystkiego się zrobić nie da. W pewnym momencie trzeba jakieś ustalić sobie priorytety życiowe. Ja stwierdziłam po prostu, że moją misją życiową nie jest bycie idealną panią domu. Absolutnie nie. To jest totalny, nie wiem czy to jest minimalizm, totalny minimum po prostu. Absolutnie uważam, że mieszkanie powinno być czyste, ale ja sprzątam tylko raz w tygodniu. Oczywiście jeżeli jest brudno, to do tego służy zmiotka albo odkurzacz, jeżeli trzeba, albo coś tam trzeba przemyć. Natomiast nie wyjmuję wtedy mopa i nie robię wielkiego sprzątania domu. Absolutnie nie, tylko sprzątam ten kawałek, który się pobudził po prostu. Nie mam też na to czasu. No ale po prostu takie są moje priorytety. Nie pracuję, nie pracuję, nigdy tego nie lubiłam, jak byłam nastolatką musiałam, a teraz nie pracuję. Nie noszę po prostu ubrań, które trzeba prasować. Mężczyzna jak był w tym domu wcześniej, to sobie sam musiał prasować. A ja jak muszę uprasować coś, co faktycznie jest z koszulę, no to jest od wielkiego dzwonu i to robię, wyciągam, ślasko, prasuję. Ale generalnie wszystkiego nie prasuję, składam. Robię to do perfekcji. Składam tak, że wygląda jakby było prasowane, ale to składam po prostu. Czego jeszcze nie robię? Zmywarkę oczywiście wstawiam codziennie, ale wiele obowiązków teraz przekazuję również, znaczy wiele. Wyrzuca śmieci mój syn. Zwykle po drodze jak gdzieś jedziemy, ale to jednak on te śmieci bierze i wdraża w ten obowiązek i myślę, że niedługo będzie sam po prostu chodził z tymi śmieciami, sam będzie pamiętał o tym, żeby je wyrzucić. Codziennie są wyrzucane, bo ja wolę, nie lubię zapachu śmieci, mały kosz, codzienne wyrzucanie śmieci. Wyjmuje z naczynia ze zmywarki również mój starszy syn, chociaż i mały przy tym pomaga. Ja tylko pakuję do zmywarki naczynia i nastawiam ją codziennie. Pranie robię tylko i wyłącznie w weekendy. Składam pranie też tylko i wyłącznie w weekendy. Cóż jeszcze? No nie jestem idealną matką. To znaczy ja wychowuję dzieci tak, aby były jak najbardziej samodzielne. Od początku czasami jest tak, że to takie po prostu jest życie, że ja gdzieś tam się zajęłam czymś innym albo
albo na przykład siedziało dziecko obok mnie, przy czym miałam zajęcia i na przykład poprosiłam starszego syna, żeby go wziął i gdzieś tam, nie wiem, się pokłócili na przykład, albo jeden drugiego pobił. Mały też potrafi starszego pobić. Była awantura. Ale ja mam takie trochę podejście jakby w dawnej wspólnocie, dawnej, kiedy jednak dzieci były z dziećmi, a rodzice byli wszyscy razem, jak gdyby to było jedno obok drugiego, to było wszystko razem, ale dzieci uczestniczyły w życiu dorosłych, ale jednocześnie bawiły się, uczestniczyły w pracach z najmłodszych lat, ale równocześnie bawiły się same ze sobą. Nie było tak, że mamusie się bawiły ze sobą. Ja nie bawiłam się ze swoimi dziećmi w spuszczanie samochodzików od początku. Nigdy ich do tego nie przyzwyczaiłam. Ja się z nimi zawsze bawiłam, próbując wciągać je w swoje obowiązki domowe i w swoje pasje. I to był zawsze mój sposób na życie jakby i na bycie matką. I to procentuje tak, że one są bardzo samodzielne. Oczywiście trzeba też uważać, tak? Bo czasami mogą sobie zrobić krzywdę. To jest takie ryzyko, ale one są bardzo samodzielne i to procentuje tak, że ja po prostu mam też czas dla siebie. No i jestem w stanie pracować wtedy w domu. Zresztą właściwie nie mam innego wyjścia już w tej chwili, od kiedy jestem samotną mamą znowu. Ale to też nie było cały czas, tak? Tylko jakby tak jest od półtora roku. Tak, więc moja organizacja, moje życie wygląda w ten sposób. Zastanawiam się, jak robią to inne mamy. Jest jeszcze inna rzecz, którą chciałam dodać. To jest to, ja to nazywam taki minimalizm jednak, bo ten minimalizm jest w kwestii właśnie jakby obowiązków domowych, w kwestii jakby, no tak, obowiązków domowych, ale również w kwestii takiej, że staramy się do minimum ograniczyć też coś takiego, co ja nazywam konsumpcjonizm, czyli ograniczyć czas pożytkowany na różne rzeczy typu zakupy. Robię zakupy głównie w lokalnym rolniku, czyli przez internet. Jest to ekologiczne. Tak, wierzę, że to jest ekologiczne, a niektóre rzeczy po prostu widzę realnie, że dziecko nie ma problemu po tym, a po czymś ze sklepu ma. Odbieram to raz w tygodniu, jadę, to jest blisko tutaj w mieście, gdzie ja mieszkam, a pozostałe zakupy robię w sklepie osiedlowym. Ostatecznie, jeżeli mnie przyciśnie i mam mało pieniędzy, to idę do Biedronki, aczkolwiek jestem przeciwna robieniu zakupów w supermarketach. Uważam, że to jest w ogóle nieetyczne i niezdrowe. Czasami muszę, bo jest po prostu taniej. Taka jest rzeczywistość, ale staram się tego nie robić. Staram się szukać takich sklepów, które też mają taniej różne rzeczy, to zależy. Albo mają po prostu bardziej realne i uczciwe ceny. Ja uważam, że to nie chodzi o to, żeby kogoś wykorzystywać. Powinno być uczciwie. I oszczędza to też mój czas, bo ja nie jeżdżę do Auchan robić wielkich zakupów i nie spędzam tam pół dnia w weekend. Po prostu tego nie robię. Do Auchan jadę czasami, jak potrzebuję kupić majtki dzieciom, albo no właśnie, albo coś takiego, czego nie mogę tutaj dostać na bazarku, czy gdzieś w okolicy, albo co po prostu w Auchan jest taniej. I wtedy tam jadę. Czyli taki troszeczkę antykonsumpcjonizm. Dodatkowo wiele rzeczy no, oszczędzam na zakupach. Korzystam też z pomocy innych. Dzieci noszą po sobie ubrania albo po innych dzieciach, zabawki też mamy gdzieś, ja je potem oddaję, ja mam mnóstwo zabawek, które miałam kiedyś, jak uczyłam i moje dzieci właściwie z nich korzystają. Głównie moje dziecko kupuje sobie zabawki Lego i to lubi, ma zresztą bardzo wkręt finansowy, taką ma dynamikę, taka to dziewiątka jest, taki ma jakby charakter trochę i taką dziwną drogę życia. To jest ok, ale on to ma z kieszonkowego. O systemie kieszonkowym powiem kiedy indziej. I chciałam jeszcze coś dodać. I trochę mi teraz to wypadło z pamięci, jak patrzę na moje dziecko.
chyba mi się nie przypomni. A nie zapisałam tego. Także tak, tak się organizujemy. No właśnie, trochę pokażę też, co się dzieje, bo trochę moje dziecko mi odwraca uwagę, ale to jest tak właśnie, na tej zasadzie, że on po prostu idzie sobie gdzieś tam do łazienki, no i właściwie nie wiem, co on robi. On się chyba teraz uczy płukać, bo bierze do buzi i podejrzewam, że jednak wypija, ale próbuje potem splunąć, tak, czy próbuje to wypluć. Wziął sobie samodzielnie schodki. O właśnie, wziął sobie samodzielnie schodki z korytarza i czegoś tam nowego się uczy. No i ja mu nie zabraniam, tak? Widzę go. Ale nie będę biegła, bo spadnie. Nie, na pewno nie spadnie. No, zda może się zdarzyć, ale pewnie nie spadnie. Tak się właśnie organizujemy. A, i teraz mi się przypomniało, co chciałam jeszcze powiedzieć. Czasami jest tak, że po prostu trudno jest to wszystko wykonać. Ja zaczęłam pracować z dziećmi przy sobie, po prostu dlatego, że nie miałam innego wyjścia, bo zostałam sama. Nie mogłam pozwolić sobie na niepracowanie. Znaczy mogłam, ale pewnie odebrano by mi mieszkanie na przykład, a nie mogłam się tak pogrążać w długach. I po prostu taką podjęłam decyzję. Natomiast w pewnym momencie zdecydowałam się na przykład na nianię, na koleżankę, która mi pomaga, a zorganizowałyśmy z koleżankami taki system pomocy. Zresztą ten system istnieje w edukacji domowej, że wzajemnie sobie dzieci przekazujemy, trochę u mnie, trochę u niej i w ten sposób ma się trochę oddechu, a ja na przykład mogę poprowadzić zajęcia spokojnie, na przykład ze starszymi dziećmi, bo młodszym za bardzo nie przeszkadza to, że jest kolejne dziecko, kolejna zabawa jak gdyby, tak. Natomiast no, ja uczę na zabawowy sposób, jest to bardzo skuteczne, zapraszam. Jak jest luz, to jest nauka. Więc to wsparcie innej osoby jest niezbędne. Również korzystałam ze wsparcia i z pomocy mojego ojca, który po prostu do mnie przyjeżdżał raz w tygodniu i mi pomagał, albo wtedy, kiedy ja musiałam wyjść. Więc nie zawsze musiałam ze sobą brać dzieci. Często tak bywało, ale nie zawsze. Jeżeli wymagało to, na przykład jak chodziłam do psychologa, czy chodzę nadal, to po prostu zostawiam dzieci w domu. Oczywiście nie zostawiam ich samych. Ktoś przychodzi, ktoś, kto... No, mam wsparcie, to wsparcie trzeba znaleźć. I to też jest element organizacji życia w ciągu tygodnia samotnej matki. Myślę, że tych rozwiązań jest zresztą bardzo dużo. Kwestia tylko, jak się do tego podejdzie. Siedzieć i płakać oczywiście można, ale to niewiele rozwiązuje. Ja polecam konstruktywne sposoby rozwiązywania, układania sobie życia. I polecam również wtedy, kiedy jest to wsparcie tej drugiej osoby, kogokolwiek, rodziny czy kogokolwiek z zewnątrz, żeby ten czas nie tylko poświęcać na pracę czy na wyjście do psychologa czy do sklepu samodzielnie, ale na to, żeby wtedy spełnić się. To znaczy odpocząć samodzielnie. Moje dziecko jeszcze śpi w dzień, ja wtedy ćwiczę jogę, a drugi idzie do sąsiadki. Ale na przykład w tym raz w tygodniu mam wyjście, czy mam czas na pisanie, albo na wyjście na spotkanie klubu literackiego i wtedy przyjeżdżał albo mój tata, albo jest właśnie niania. I polecam, bo pasja jest bardzo ważna. Właściwie pasja to jest to, co podtrzymuje tą energię życiową tak naprawdę. Bo inaczej to jest po prostu ciężka chałupka. I wtedy byłoby to właściwie bardzo ciężkie do realizacji, w takiej koncepcji, jak ja to widzę. Trzeba sobie dać siebie. Bo na tej mamie samotnej buduje się wszystko inne. Jeżeli ona jest odpoczęta i zaspokojona emocjonalnie i psychicznie i w swoich pasjach, wtedy dzieci bardzo dobrze również funkcjonuje i cały dom lepiej funkcjonuje. I wszystko się lepiej wtedy układa. Ale o równowadze emocjonalnej mówiłam gdzie indziej. Teraz było o organizacji życia samotnej matki pracującej, która zdecydowała się na dzieci w domu, ale nie cały czas w domu, tylko z kimś tam jeszcze, a dodatkowo teraz mój syn będzie jeszcze miał edukację przygotową, czyli też będziemy wyjeżdżać na dłużej, na całe dnie, na dwa dni.
No właśnie, organizacja. I tyle o organizacji. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału. I pozdrawiam. Joanna Chowi pozdrawia.